Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że przedstawiciel środowiska ciepłownictwa systemowego może zaistnieć w tak pięknym otoczeniu, w tak wielkim, szacownym i kompetentnym gronie. Każde miasto w Polsce ma swój własny system ciepłowniczy, ma swoją ciepłownię, ma swoją przedsiębiorstwo ciepłownicze, czy ono jest ich własnością, czy ktoś inny na tym terenie prowadzi tę działalność. W każdym bądź razie problem ciepłownictwa systemowego jest jednym z najbardziej istotnych elementów całego tego organu, jakim jest życie miasta codziennie. Za siecią ciepłowniczą, za węzłami ciepłowniczymi siedzi społeczność, używa tego do celów ogrzewania ciepłej wody, więc perspektywa, jak to ma wyglądać w przyszłości, jest dla wszystkich bardzo, bardzo na pewno istotna. Cieszę się z tego powodu również, że udało nam się wspólnie razem ze Związkiem Miast Polskich zorganizować, jakby skleić do kupy różne aspekty tej sprawy związane z ciepłownictwem. Ten case study, mogę się pochwalić, że członek Izby Gospodarczej Ciepłownictwa Polskie, MPGK Krosno, jest dla nas wszystkich ciepłowników takim liderem, który pokazuje, w jakim kierunku mogą pójść, czy powinny pójść systemy ciepłownicze, a szczególnie to jest interesujące, że jest to system w małej skali, czyli pokazuje, że się da. Ale tak spokojnie na początek chciałbym tylko wskazać, co w najbliższym czasie zostało jakby przygotowane dla całego sektora energetycznego pod wielkim hasłem Europejski Zielony Ład, który się doprecyzował ostatnio w postaci pakietu Fit for 55, ale to o tym za chwilę. Europejski Zielony Ład to strategia europejska, której celem jest przekształcenie Europy w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo, które w 2050 roku osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto. No, jest to na pewno wyzwanie ogromne, gigantyczne bym powiedział, no bo niektórzy nie są w stanie sobie nawet wyobrazić, co to znaczy być zerowym w stanie emisji gazów cieplarnianych netto. Netto to znaczy się, per saldo wyjdzie na to, że jeżeli nawet coś emitujemy, no to tą emisję pochłoniemy, więc per saldo ten efekt końcowy ma być neutralny dla klimatu i środowiska, czyli krótko mówiąc inaczej, zerowy poziom emisji, neutralność klimatyczna. No i drugi cel bardzo istotny to jest ochrona i zachowanie poprawy kapitału naturalnego Unii Europejskiej, przede wszystkim jeśli chodzi o ochronę zdrowia obywateli. To są między innymi kwestie związane ze środowiskiem. To jest między innymi również ta dosyć twardy przekaz na temat tego, co się dzieje ostatnio w pogodzie, dlaczego takie, a nie inne sytuacje się zdarzają i co z tego w konsekwencji może wyniknąć dla obywateli i dla gospodarki. Podstawowe cztery cele, które można zamknąć w tych hasłach, czyli cel klimatyczny, redukcja emisji CO2 do 55% już w 2030 roku, co jest, tak jak pan Zdzisław przed chwilą powiedział, sporą różnicą. Niedawno przyzwyczajaliśmy się do wartości 40%, dziś już mamy o 15% więcej. W zakresie całej gospodarki i społecznej, i gospodarki komunalnej, i gospodarki przemysłowej, tak zwane hasło GOZ-u, czyli gospodarka obiegu zamkniętego, co się da wykorzystać, odzyskać, zrekultywować w taki sposób, ażeby nie wypływało to ze środowiska na zewnątrz i nie obciążało środowiska naturalnego. Oczywiście cel dotyczący przystępnej, cenowej, bezpiecznej energii, dużo OZE, zero węgla i obniżanie emisyjności gazu. Tutaj wspomnę, co to znaczy obniżanie emisyjności gazu. No, na pewno znane są już Państwu inicjatywy związane z zmieszaniem gazu ziemnego z innymi gazami typu biometan, czy ostatnio mówi się o wodorze, co per saldo w perspektywie właśnie realizacji celu neutralnościowego ma przyczynić się do obniżenia emisji CO2 i jakby skompensowanie tego, co ewentualnie w środowisku naturalnym będziemy musieli wyemitować. No i to, co chyba jest dla nas, ciepłowników, wszystkich, i sądzę, że jest dla każdego obywatela kluczowe, to jest kwestia, ile ma kosztować komfort energetyczny życia, przekładający się na powszechną falę renowacji, to się tak nazywa, taka strategia unijna, zmierzająca w kierunku wydania odpowiednich kierunkowych środków na inwestycje, których celem jest obniżanie zużycia na energię końcową wszystkich, całej masy budowlanej w Europie. W przypadku ciepłownictwa sprowadza się to do mniej więcej do tych kilku zasadniczych elementów.
czyli powtarzam, redukcja emisji CO2. Nie jest tajemnicą, że emisyjność polskiego ciepłownictwa sięga około 100 kg na jedną jednostkę ciepła, jak nie z gigażul. Mówimy tutaj o co najmniej 50-50% redukcji, więc łatwo sobie policzyć, że to w perspektywie 2030 w średnim wskaźnik emisyjności ciepła w Polsce powinien być na pewno grubo niższy niż 50 kg na jedną jednostkę ciepła. Wzrost udziału OZE. No tam z tym OZE to nam, powiem szczerze, nie idzie za bardzo dobrze, dlatego że my w tej chwili, w zależności od tego, jakie dane weźmiemy, czy weźmiemy dane ogólne z GUS-u, czy weźmiemy dane ogólne na przykład z podmiotów koncesjonowanych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, to te cyferki się trochę między sobą różnią. To będzie albo 13%, albo 9%. W każdym razie bez względu na wszystko, czy to będzie 9 czy 13. Po pierwsze, wymagany jest większy nacisk na wzrost udziału ciepła w OZE w każdym aspekcie, czyli zarówno w energetyce elektrycznej, energetyce ciepłowniczej, skali dużej, skali małej, czyli również w gospodarstwach indywidualnych, jak również w transporcie. To, co dla ciepłowników będzie istotne, to jest jakość ciepła, wynikające z nowych standardów energetycznych budynków. Na pewno przejawia się na pewno w dyskusjach, w rozmowach między fachowcami, szczególnie w sytuacji, kiedy się tworzy na przykład jakiś plan urbanistyczny czy plany termomodernizacji, jakiś tam standard energetyczny wynikający z polskich przepisów, nie tylko z Polski, ale w ogóle z przepisów o budynkach dotyczący nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej. To jest ten element, który w tej chwili stymuluje możliwość budowania określonych, czy w ogóle kreowania określonych rozwiązań budowlanych dla spełnienia kryteriów, które są nałożone na budynki. Wiecie Państwo doskonale, że te kryteria są nałożone na budynki z roku, znaczy może nie z roku na rok, ale z okresu na okres w perspektywie następnej będą się bardziej, że tak się wyrażę, przekształcać w kierunku bardziej wymagających. No dzisiaj, jeżeli ktoś powie na przykład, że budynek wielorodzinny mamy 45 kWh na metr kwadratowy na rok energii nieodnawialnej pierwotnej, to mniej więcej już architekci wiedzą, że to oznacza dobrą konstrukcję budynku, sporą warstwę izolacyjną, dobre okna, dobre drzwi, no i jeszcze na dodatek dobre zachowanie samych konsumentów energii, czyli automatyka, opomiarowanie podziemników i tak dalej. To jest kierunek wyznaczający jakby standardy rozwiązań dla całego sektora ciepłowniczego, bez względu na to, czy to będzie ciepłownictwo w dużej skali, czyli systemowe, czy małe. Bardzo istotnym dla systemu ciepłowniczym jest to, że jedyną formą, która może uzyskiwać w przyszłości w ogóle jakikolwiek szacunek, jeśli chodzi o kwestię wykorzystania systemów ciepłowniczych jako narzędzia do rozwoju infrastruktury, jest efektywny system ciepłowniczy. O tym powiem za chwilę, z czym to się wiąże. W każdym razie na pewno nieefektywny system ciepłowniczy. Jeżeli ktokolwiek usłyszy coś takiego, że mój system ciepłowniczy jest nieefektywny, to perspektywa jego istnienia w tym kontekście PIT 55 jest właściwie rzecz biorąc zerowa. Odbiorca tutaj uzyskuje w Zielonym Ładzie i w PIT 55 trochę dużo większą rolę, dlatego że przede wszystkim nastawiając się, wskazując, że jedynym najbardziej słusznym rozwiązaniem jest wykorzystanie ciepła z OZE lub ciepła odpadowego na każdym, że tak się wyrażę, obszarze, to w takiej sytuacji zawęża się co prawda pole do swobody konsumentów ciepła tylko i wyłącznie do rozwiązań OZE, ale w takiej sytuacji ten odbiorca dostaje prawo do tego, na przykład, żeby nie korzystać z ciepła pochodzącego na przykład z systemu ciepłowniczego, który tego OZE nie zapewnia. No i na koniec standardy emisyjne. Być może w tej chwili zapomnimy o tym, że trzeba coś dostosowywać do tak zwanych BAT-ów czy NCP, takich dyrektyw, które dotyczyły standardów emisyjnych z instalacji, bo wprowadzaliśmy to do instalacji węglowych. No, te instalacje węglowe jeszcze żyją, ale patrząc z perspektywy tego całego pakietu 55, na pewno jakby życie instalacji węglowych jest w tej chwili już na pewno ograniczone. Więc mamy tutaj pięć obszarów, które obejmuje Zielony Ład w PIT 55, to jest dyrektywa o handlu uprawnieniami do emisji CO2, dyrektywa efektywności energetycznej, o odnawialnych źródłach energii, o opodatkowaniu energii i o charakterystyce energetycznej budynku. Teraz kilka słów pozwolę sobie powiedzieć na temat poszczególnych dokumentów, zwracając uwagę między innymi na to, czym jest tematem naszej konferencji. Chociaż szczerze powiedziawszy, ja bym postawił szerszy cel, niż to OZE jako OZE, czyli generalnie rzecz biorąc, jest jedno narzędzie w perspektywie PIT 55, czy w ogóle neutralności klimatycznej. Drugie to jest wykorzystywanie energii jako takiej, czyli energii geotermalnej, energii powietrza, pomp ciepła wykorzystujących energię odnawialną, na przykład z fotowoltaiki i tak dalej, i tak dalej. Ale póki co w związku z
Więc skupmy się na tych podstawowych elementach. Otóż dyrektywa OZOWA, niedawno zresztą znowelizowana, bo w 2018 roku mamy dyrektywę, która nomen omen jeszcze nie została przełożona na system legislacji w Polsce. W tej chwili widzimy zręby nowej dyrektywy OZE zmienionej, gdzie w tym momencie ewidentnie wzrasta cel OZOWY, jeśli chodzi o udział energii odnawialnej. Mówi się o poziomie rzędu 40% europejskich 32% do tej pory zawartych w poprzednim tak zwanym pakiecie zimowym. Z punktu widzenia przyrostu wykorzystania ciepła ze źródeł odnawialnych w całym sektorze ciepłowniczym, bez względu na skalę, zakłada się, że minimalny wzrost średnioroczny będzie wynosił nie mniej niż 1,1 punktu procentowego. Do tej pory to był cel taki bardziej fakultatywny, niezbyt precyzyjnie albo na niezbyt twardo określony, natomiast tutaj w dyrektywie stawiamy prosto. Jest taka tabela w projekcie dyrektywy, tej nowej, w której się wszystkie kraje członkowskie wyszczególnione i każdemu krajowi członkowskiemu ustala się minimalny cel liczony dla danego kraju, biorąc pod uwagę jego standing, jeśli chodzi o kwestię wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Polska w tej tabeli uzyskała wynik nie mniej niż 1,5 punktu procentowego. Kolejnym elementem istotnie zmieniającym działanie jest zmiana tempa przyrostu udziału energii odnawialnej w systemach ciepłowniczych z obecnego 1 punktu procentowego do 2,1 punktu procentowego, czyli praktycznie rzecz biorąc 100%. I kolejna kwestia, jeśli chodzi o sprawę porządkowania rynku, to jak powiedziałem, efektywny system ciepłowniczy będzie miał rację bytu w perspektywie długoterminowej, więc one zostają nowe, jakby powiedzieć, priorytety, nowe uprawnienia, w wyniku których ten efektywny system ciepłowniczy w perspektywie długoterminowej będzie miał rację bytu. Kolejny obszar bardzo panie istotny prezesie, to dyrektywa. Panie prezesie, jeżeli mi wolno, ja jestem niestety strażnikiem zegara, gdyby pan prezes rozłożył równomiernie czas, bo tutaj analizujemy i okazuje się, że możemy się nie zmieścić w czasie, także bardzo proszę o analizę. A to już szybko pójdzie. Dobrze, panie dyrektorze, okay, oczywiście. Bardzo, ja przepraszam, ale tak jak mówię, jestem strażnikiem zegara. Dziękuję dobrze bardzo. Okej. Okay. Dyrektywa efektywności energetycznej, więc hasłowo wzrost celu o kolejne 9%, zwiększenie tempa 1,5%. Co jest ważne dla operatorów systemów ciepłowniczych i w tym momencie to jest ważne dla włodarzy miasta, jeżeli słyszą informację o tym, że podmiot, którego jest właścicielem, ma problem z uzyskaniem statusu efektywnego systemu ciepłowniczego, to taka ważna informacja. Po pierwsze, pojawia się minimalny udział ciepła spoza w takim systemie od 2026 roku w wysokości 5%. I to, co jest bardzo istotne, do tej pory wszyscy wykorzystywali ciepło z kogeneracji, ale kogeneracji jako takiej. W tej chwili pojawiła się definicja wysokosprawnej kogeneracji, w której dochodzi ważny element, jakim jest emisyjność produkcji ciepła i energii elektrycznej, który ma być mniejszy od 270 gramów na kilowatogodzinę, co oznacza w perspektywie właściwie rzecz biorąc, że możliwość stosowania tylko i wyłącznie kogeneracji wysokosprawnej oparcie na paliwach gazowych. Natomiast w ciepłownictwie indywidualnym każde efektywne ogrzewanie indywidualne musi mieć mniejszy nakład nieodnawialnej energii pierwotnej niż dostępny system ciepłowniczy. To jest bardzo ważny element, którym można mierzyć w tym momencie w kwestii skali rozwoju systemów ciepłowniczych. Redukcja emisji CO2 to 55%, ale to, co jest bardzo ważne i to, co do tej pory było elementem, że tak się wyrażę, wyjścia z spadku, że instalacje, które były podjęte ETS-em, objęte ETS-em, uciekały z ETS-u do obszaru nie ETS-owego, to jest wskazanie takiej możliwości objęcia emisji z budynku systemem EUETT. Co mniej więcej będzie to oznaczać, trudno powiedzieć. W każdym razie raczej należy się spodziewać, że będzie badana jakość ciepła dostarczonego do budynku. Na tej podstawie może być ustalane w postaci jakichś opłat czy podatków dodatkowe obciążenie dla konsumentów ciepła, które nie jest na przykład ekologiczne. O podatkowaniu energii mówi się, znaczy jeśli chodzi o podatek akcyzowy, to on istnieje, żebyśmy mieli jasność w systemie prawnym od wielu lat, tylko że problem polega na tym, że generalnie rzecz biorąc prawie wszystkie podmioty i te indywidualne gospodarstwa domowe, niektóre systemy ciepłownicze korzystały ze zwolnienia z tego podatku, więc jakby tego podatku widać nie było. Natomiast zakłada się, że ten nowy podatek będzie widać w tym momencie, dlatego że nie przewiduje się żadnych zwolnień, tym bardziej, że podatek będzie naliczany proporcjonalnie od wielkości emisyjności zanieczyszczeń. Na koniec krótkie podsumowanie, jeśli chodzi o kwestię, stąd startujemy. Specjalnie to pokazałem tą jedną informację.
że udział energii odnawialnej praktycznie rzecz biorąc w systemach ciepłowniczych, to znaczy w tych systemach ciepłowniczych, które prezes Urzędu Regulacji koncesjonuje, które zawarte są w PKD 35.1 i 35.3, jest niewielki, bo blisko 3%. Więc jakbyśmy w skalach przedsięwzięć, które mamy do zrealizowania, jest bardzo duża. Przypomnę tylko wskaźnik zużycia węgla na poziomie 86%. Tak samo jeśli chodzi o systemy ciepłownicze. Ponad 83% systemów ciepłowniczych w Polsce nie posiada statusu efektywnego systemu ciepłowniczego. Ta mapka jest oczywiście poglądowa, ona pokazuje kolorowo, jak to mniej więcej wygląda. To też daje skalę zobrazowania, ile systemów ciepłowniczych musi dokonać skoku związanego z poprawą efektywności energetycznej w tym zakresie. I proszę Państwa, jeszcze na koniec trzeci element punktu startowego. Wszyscy, i tu trzeba powiedzieć wyraźnie, zaczynamy odczuwać, jakby powiedzieć, sytuację ekonomiczną. Drastyczny skok wartości uprawnień do emisji CO2, który odbył się w ostatnich 12 miesiącach, właściwie zniszczył całkowicie finanse każdej spółki ciepłowniczej, bez względu na jej skalę. To ewidentnie wskazuje na dosyć duży problem, jeśli chodzi o uzyskanie takiej płynności finansowej, ażeby można było finansować inwestycje w ramach na przykład przyszłych środków pochodzących na przykład z mechanizmu wsparcia, jakim są środki unijne czy środki krajowe. Nie lepiej jest, proszę Państwa, w ciepłownictwie indywidualnym, tu też dominuje węgiel, chociaż w tym przypadku biomasa, czyli ilość energii odnawialnej jest trochę lepsza, bo to ponad 22%, co jest dosyć optymistyczne, no ale w każdym razie patrząc z punktu widzenia zeroemisyjności, to te pozostałe fragmenty tortów muszą się niestety zmienić. Konkluzje. Więc konkludując, końcowy efekt całego FIT-u dla sektora ciepłowniczego, ale również dla gospodarstw domowych, to trzeba wyraźnie powiedzieć. To jest czas wyzwań, czas i podejmowania inwestycji na każdą skalę. Dzisiaj rano w prasie znalazłem taki temat, dlaczego smog, pomimo że wydano już tu jakieś określone pieniądze, dlaczego nie likwidujemy smogu, dlaczego ten smog nie znika. Ponoć ma to być specjalnym przedmiotem obrad na forum w Karpaczu. Tutaj wcześniej było też jakby we wstępie taka informacja zaistniała. No niestety, no jest to problem poważny, dlatego że my cieszymy się na razie z sukcesów fragmentarycznych, natomiast musimy mówić o sukcesach globalnych. W systemach ciepłowniczych globalność oznacza efektywne systemy ciepłownicze powszechnie. Tak, żeby każdy system ciepłowniczy, każdy majątek ciepłowniczy w każdym gminie, w każdym mieście mógł prawidłowo i perspektywicznie pracować. W przypadku indywidualnych gospodarstw domowych jest odpowiedzialność za środowisko, za sąsiadów, za siebie, za zdrowie tych, nas i wszystkich po kolei. W związku z powyższym, czy nam się podoba, czy się nie podoba, póki jesteśmy w tym układzie, zmierzamy w tym samym kierunku jak Europa, jak świat, to wysiłek związany z poprawą jakości życia niestety musi zostać poniesiony bez względu na skalę zjawiska. Bardzo serdecznie dziękuję i przepraszam za lekkie przedłużenie czasu.